ty Ebola czy Chieftain? Chyba Ebola. Nie wiem, zdobyj Chieftaina, potem wbij Ebola i sprawdź. Mi się wydaje, że też chyba Ebola jest bardziej napierdana na pory. 10 tysięcy obligacji. Ile masz? Nie no, mam 16 coś. Mam 10,5. A Sasik, jak coś to Zbyszka zawołać, Zbyszek może przyjść. A potrzebuje 40. Nie ma go przy kompie niby. Wysłałem mu zaczepkę. Zbyszek dobrze operuje artylerię. Luz tam nie było. Buddy joined fajne dwa kołowce. A idę sobie popicie, zaraz przyjdę. Cześć Zbyszku. Jestem właśnie, w tej chwili przyszedłem. To Zbyszek po tej bitwie będzie potrzebna nam podmianka. Zbyszek, bo ja muszę odejść od kompa, wiesz? Dobrze, nie to dobrze, że tylko od kompa musisz odejść. Dwa kołowce szybko środkiem, medy tutaj wysoko. I w pierwszym momencie wszyscy ciężkimi spróbujmy się wbić to. Jeżeli oni będą też wjeżdżać, to tak czy siak spróbujmy się wbić w to, kurwa. Dzikiem też? Kto? Pokaż dzikiem się też, raz. No. Ja mam tu się wbijamy w to, ciężkimi, tu medy wyżej. Pod snajpę dwa kołowce środek, o tak zaginacie mi środkiem, to, żeby zobaczyć. Ale dzikiem mam wbić na te okienka? Dzikiem mam wbić na nie, zobaczy, w sensie wjeżdżasz z nami, tu. Nie, pchaj mnie w dupę. Popełuj. O kurwa, dawaj. Dobrze jest. Dobra nasza, zarąbiście jest. Przyjmujemy to. Mam to na to podjechać? O! Dobra, do miasta, kurna. Albo nie, przyjedźmy cały czas, zróbmy to. Zostawmy to w spokoju, przyjedźmy tu do końca. Jechać. Medy też puszować, medy też puszują. Strzelać w ruchu. Fokus! Wszystkim. Może tego tu się świeci. Dwa się świecą, WZ-a i 2-6-0. Kurwa, 2-6-0, łączo. Ataku. Tym medami też wjeżdżajcie, bo będziecie zaraz zostawać. Szybko. No zajebnie. Mieliście wszystko wjechać tutaj. Wszystko mieliśmy to zrobić. Chłopaki, czego nie rozumiecie? Go! WZ-a. Dwie pestki potrzebne. Jedna. Już. Jedna. Weźcie kochami tego chłopca. Mi ktoś dobi. Halo na mnie poszkę. Batek jest. Weźcie tego chłopca. Żeby nie uciekł. Szybko. Zabiliście gościa 5 sekund szybko. Kurwa jebana. I 7 koło Morfeusza. I w górę. Tu już sobie zostańcie tam i snajpcie sobie w nich. Stamtąd. Dwa czołgi na WZ-ę niech dojeżdżają. Batek, GS, zróbcie tutaj crossa. Zobacz, gdzie będzie, jak zrobię tak. A, też może być, no. Zróbcie tutaj i tutaj. Będą musieli się odwrócić. Szybko. Tak, teraz tylko, żeby nie wjechali na nas. To jest kluczowe. Nie tracić HP w tym momencie. Czekamy, aż zrobią crossa. A tak, dlatego ci wysłałem kołowce, żeby zrobiły crossa. Wiem, słyszałem. Spokojnie. No i teraz Bartek. Ja popnę jedną. I czeknij. No i cykaj tam. I czekajcie sobie tak tego, ze wszystkich stron. Założyłem im kapa, żeby się to... Chieftain nam bierze. Tak, bardzo dobrze. Zobacz. Chieftain na mnie to nie idzie. Widzę. Batek... Pomagam ci. Kurna, celowniczego mam rozwalonego. To jest najgorsze. Jedzie po ciebie Batek. Uciekaj, Batek, uciekaj Bartek. Ja przed nim ucieknę. GS, domykaj tam tego Chiefa. Jeszcze petkę mu chcę. Chcę właśnie. O, ludzie, wspomnę. Batek, a spotuj go, musisz go spotować. Nie, go zobaczę. Aha, zobaczysz. Dobijesz go, GS? Ten właśnie dałem mu pewny. Ja to długo nie patrzyłem. Bo się na mnie patrzyłem. Czas, uwaga, i tak się zrobimy na lot, bo nie wiem gdzie rzucą. Wrócił chyba, się. Chyba, że rzuci. No właśnie. No, bo strzelić, GS. Tak długo. Teraz. Kurwa. Nie wiem, czy się wycuwa. Poszło w murek jest przed nim. Teraz jest sens. Teraz jest sens, tak nie strzelę, no. GS. Strzelił z HEK-a. Dobra, ja go wykończę, tylko muszę... Nie zdążę. Jeden strzał, GS. Kurwa. Bartek, no. Super. No i kap. GG. Nice. Pole tego cicho porobili. Brawo, GS. Chciałem tam, kurczę, podjechać do tego wraku, żeby oni zbytnio nie przypuszczowali tego.
Ten jeden macie dokumentowany, bo... I żeby wam cały czas też spotować stamtąd. Wy nie dostaliście tymi... Bo widziałem, że medy stały i nie wiem, czy te 27 nie miały bicia na środek. Miały. Teraz pytanie, czy... No właśnie, no to dlatego krzyczałem, żeby przejechać. Ja pojechałem 140, od razu do tyłu. 140 może być jeden TV-pek, jak coś. Jeden STRV. Trzy kołowce. Ja biorę STRV. Chodź, Zbysiu. Coś chcesz zamiast 27? Dawaj, Zbysiu. Zaraz zobaczymy. Budżet to też może być jedno. To ja bym. Ubot? Ubot za wolny. 277? Projetto. Ale projetto już jest. Ale widzę, że tak, połowca nie ma. Słuchajcie, nie bierzmy takich różnych medów, tylko weźmy pod jeden line-up medy, bo musimy narożnik zająć. Tak, właśnie, raz, jak weźmiemy dwa, progetta, leopardy, trzy, czy inne chujwie co, cztery, to nie dojdziemy do narożnika. Za mało medów mam w dalszym dobra, ciągu, za mało. Nie chcesz. No weź mi Hunter 907. Ty masz tylko nikodem niestety 277. Weź 277, bo... A jest 7. Bardziej się przyda. Nie, jest 7 tak średnio. Raz, dwa, trzy. Za duża odległość nikodem, żebyś mógł średnio. 5, 6. Weźcie tego STRV-ka, wyrzućcie. Dobra, jest nie okej. Chcesz, nie chcesz na mnie byku, Zbyszek na świecie. Trzeba, znaczy, nie wiem, czy no, ma, no bo się jak, czegokolwiek przyda. Bo jak mamy atakować, a nie bronić się. Wiesz co, zobaczymy. Ale on dużo da, tak szczerze, jeśli dobrze stanie. Ale to ma... może nic nie dać. Duże ryzyko. To jest taki high risk. 90% no, że nic z tego nie będzie. Ale daje więcej 10%. 50 na 50 moim zdaniem. Zobaczycie, że Seba zrobi dużo. Mamy dobra, żarówki jak coś. Tak, takie wolno nie jest. My mamy wygrać. No to mogłeś Seba Leoparda wziąć zamiast STRV. Łatwiej do bitwy. Ja, moim zdaniem to STRV jest lepszy niż Leopard. No może no, się schować i przyczepać. STRV się lepiej maskuje. Dobra, wziął, niech się spłaci, koniec. No, tak, dokładnie. Tylko, że ten Leopard, no fakt, może szybciej się przestaje, żeby... Poza tym ja chciałem strwała, więc... Dziadostwo. O, dobra, nie zajmuję tego. Drugą stronę grając. Tak, drugą stronę. No tak czy siak, no tyle medów wzięliśmy, to już zajmijmy sobie to i doprowadźmy do tego, żeby oni rzeczywiście zrobili pusza na ten dół. Tu medy muszą dojechać, prawda? STRV tutaj. A nie ciężkie. Lepiej, ale będą to atakować, nie lepiej ci zajmę to ciociu. Ty powinieneś chyba od razu być gdzieś tutaj. No, jak już to tu. Dobra, na razie Seba stań tu, później się gdzieś przestawisz tutaj, co nie? Ciężkie tutaj w dół, prawda? Ciężkie tutaj w dół, ale dwa kołowce, jeden kołowiec. Daj. To niech tu zostaną, no, niech tu zostaną. Ciężkie. Bierzowce. Nie lepiej ci sumuje Feusa tutaj. Ja pojadę na górę, guys. Przy okazji ci to wyspotuję. Ja zostanę. Tak, Morfeusz, zostań tutaj, tak jak Seba powiedział. No. Dobra. Albo ale może tu bardziej nie będzie mieć lepszej osłony? Ezerami dwa w narożnik powinniście pojechać, nie dwa na środek. Nie, powiedziałem dwa na środek. Ale to co nie jest dobre. Tak, ale wiesz, żeby tego kołowca, co tutaj będzie jechać, żeby ściągnęli. Dobra, nieważne. Jeden nie trafił. Kółko? Mamy już kłota. Motyś, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Api! Miasta wolą, nurki! Api, do tyłu! To musicie tu się rozjechać, niech część przejdzie też tu na tą stronę, prawda? Musicie dołem pojechać. Jeden met od razu niech tu zagina. Dobra, oni tego nie gają, może stanę na K1. Tak, stanę sobie tu, o właśnie K1 jeszcze jest, no dawaj tam. Bo tam jest wysoko, tam jest takie zagłębienie. No. I ten podjeżdża. Dobra, i tu się porozjeżdżać. Po prostu musimy ich wpuszczać. Bartek, nie trać HP już, jakbyś mógł. Dobra, jadą do mnie. Dobra, część będą przestawić się tutaj, bo nie będziemy mieć bicia. Nie będziemy mieć bicia, żeby pomóc Morfeuszowi. Część medów musi się cofnąć. Nawet duża część. Jeden med niech tylko tutaj zostanie, ten tutaj stoi. Ten jest Hunter chyba, tak? Tak, Hunter. Naturalnie. Wylewają się. GS, możesz tylko asekurować mnie, nie musisz tu krążyć, nie ma potrzeby. Ja tu jestem odcinem. Tak on,
Chieftain. Ej, dużo mnie robi, panowie. Błagam, osłony mi dajcie medy. Robią mnie. Tak, już leją. Pięknie, ja wam tutaj będę trzymał, jak najdłużej się da. Kurde, cały czas się nie odbijam. Już masz osobiję. Ej, gdzie ty masz? Kogo tu masz? Zadać mi go. Ale pięknie wejdzie ten nalot. Róbcie tam pestki darmowe, ile dacie radę. Piękny nalot. Piękny nalot. Zarąbisty nalot. Może z kogo ty bijesz? To są tutaj. Z góry bije, wiesz? To jest kurwie. O, niechcący tego zgąskowałem na ślepo. Kukałeś, że podjechał. Morfeusz, pokażę kogo nam się będzie się potrzebował. Kurde, nie mogę się przebić, no. Na ślepo próbuję mnie ściągać. Okej, to będę próbował się przedstawić. Tak, podjeżdżają do bitwy. Tak, no. Ten na gąszcze. Będą domykać. Ale to spokojnie, jak będą domykać, to zginą za darmo tak naprawdę. No to czekaj, to lepiej, myślę. Chyba, że nalot rzucili. Rzucili. Za 19. Rzucili? Za 19 rzucili. Super. Dobrze. Jest spoko, panowie, wszystko jest pod kontrolą w tym momencie. Ty chyba masz bicie stamtąd. Teraz cały nie czas, mogę! Tak? Po bitwie spojrzysz. Teraz nie mogę! Ale okay, słuchajcie, rozumiem. Tutaj jakby fajnie by było. Jadą tu dwa czołgi, proszę o jakiś support. Coś dojedź, dojedź tam Project. Biją, Project z tyłu biją. A, nie wszyscy. Dobra, to okay, dwa medy, okay. dwa medy, tylko dwa. Morfeusz, jestem do Z tyłu biją. Nie wychylać. Z tyłu biją. No to mówię, dwa medy, muszę tam cofnąć. Tak czy siak. Ciężkimi podjeżdżajcie, bo tu zaraz będą puszować. Jest swój gies. Nie będę. Nie spuszują cię tutaj. Nie spuszują, Traka dostał! O właśnie. Aha, jesteś już? Dobra, to możemy jechać. To zróbcie co, w trójkę, dacie radę. Łamać. My Pitek przyjedliśmy z tym. No ty kurde, jednego, 140! Chyba ich masakruje. No i pomoc. Pitek! I 107 bij. Czekaj, bo oczywiście ktoś napierdala mi internetem. Dzięki, kurwa. Ty pierdał. Golem to jest na noż, strzelaj. Leper, ty tu skróć. Wiesz, Leper, bo ich tłuką za darmo, oni nie widzą tego. Kto jest Asasik? Odbiłem się niechcący. Z tamtym sobie dadzą radę, myślałem, ale że go jeszcze zrobię. Ja się odbiłem od niego. Jedź z powrotem tutaj. Dawaj go tym 27, zrób tego super konia. Albo wyświetl sobie cokolwiek. Proszę, żeby zobaczył wynik STF-a po bitwie. Plus jeden. Też proszę, żebyś to zobaczył. Ja, już mi się gold skończył. Połowę PP-ku wyładowałem. Zwykły znaczy się. Bardzo lubię grać tą 140. Kurde. 3-400 zrobiłem. Pomóżcie Leperowi, bo ma problem. Leper wam z wyprzedzeniem. Zderzyli się. Panie zewnątrz. Leper z wyprzedzeniem. Pod koniec Asasik ruszyli w murek. Jak było strasznie dużo i zaczęli to tam wychylać się, to zacząłem zbyt szybko strzelać i trochę pestek mi odeszło na bok. O luju, Zbyszkiem jak jebło. Zbyszek. Popatrz się, kurde. Przewrotka. Wiesz co? Jak strzeliłeś, to na 100% był call, żeby nie rushować tego, bo ja tak patrzyłem na tego dziwnej, na co on robi. Ja nie wiem. On tak wyglądał, jakby chcieli, w sensie oni tak wyglądali, jakby chcieli to zrushować. No fajnie, fajnie to wyglądało, nie? Stasiu Nigersie. Ale na Rombo, 700. O, gratulacje. O, Seba. Po prostu masakrę tam zrobił. Bojownik. On się tam chodzi. No. Ale powiedz mi, dlaczego nie chciałem na ciebie wyjechać? Bo każdy, kto się próbował na ciebie wyjechać, dostał gąskę z damage'em. Nie, to ważne. Dobra, już. Wybierzemy czołgi, zaraz sobie wytłumaczycie wszystko. Bez żadnych połowcy, jak coś. Ale muszę wam powiedzieć. Seba, weź artę. Muszę wam powiedzieć, że PD najwięcej to ja zrobiłem. Ej, a Stasik, dasz radę. Jakby na to nie patrzeć.
Asasik, bo ja muszę na bitę wyjść, pójdę się umyć. Dasz radę mnie wziąć, wziąć chodźnego. Umyć się? Serio? Asasik, bierz gąbkę i szybko go pierdolisz. Asasik, bo u mnie to jest tak, że nikt nie może iść przede mną, bo to jest wyznaczona kurwa. Rafał, jesteś? Na jedną bitkę, ja przychodzę, a potem Rafał idzie. No to się na jedną, kurna, albo grasz albo nie. No to idziemy najpierw zalogować. To dawaj, Rafał. Dużo 277, co nie? Dużo 277. Ze 240 niech zostaną, tylko dwie. Ja zostanę. Morfeusz, weź mi Panzerwagena, tego swojego ulubionego. Mogą być dwa dziki, jak najbardziej. Dobra, zobaczymy, czy Rafał zdąży wejść. Minuta. Leper, zmień Progetto na 277, dużo 277. Mogę dzika? Mówię, Bartek, bez kłowca. Powtórzę to jeszcze raz. Zamknij dla najemników, zapomniałem to zamknąć. Otworzyłem, bo nie wiem, czy to już Rafał wejść, co nie? Chyba, że Niko ma wejść. Nikodema nie ma, dawaj byku. O byku, dawaj. A co dobra, chcecie? To zamykam. 277, coś szybko. Nie ma, Isa. Bartek, to bierz Isa. EBR zmienić chyba. Bartek. Bartek. Chyba Bartek. Poszedł sobie. Mówiłem na początku, bez EBR-ów. GSB za takie adoni. To weź Rafała, a jego wywal, już. Za chwilę będę. Masz jeszcze 27 sekund, 20... Nie zdążę. Będzie tam cudował, no coś tam zrobi na pewno. 22. Tam. Najwyżej, najwyżej jak będzie atak, pojedzie, jak będzie kłowie, to będzie obgonił. O kurczę, patrzcie się na nich. To mają, bo mnie w czytu... Same 27. Super, mi się to bardzo podoba. Nie będę musiał tego rozbijać aż tak. Morfeusz tutaj, razem z Maćko tutaj, prawda? Wszystkie 277 tu. Chieftain i 140 tutaj wyżej sobie zagracie. No i tyle, no co? Przeskakuję. No musimy to ciężkim zająć. A i 7? Może i 7 daj do medów, żeby trochę mieli spacia, co? No, dawaj. Czyli gdzie? Tu? Nie wiem, czy akademiki. Chcesz dojechać. Akademiki, no. No, podobnie. Żeby nas od tyłu nie zajechali, Piotruś. Musimy zerówkę utrzymać za wszelką cenę, bo inaczej będzie dupa. O, nie środkiem, musimy ich ustawić. Dobra. Kros musimy się ustawić. Wleją się. Dołączyć, część czołgów, żeby przyjechała. Część czołgów, żeby w krosa ich włożyć teraz. Tymi domykajcie. Tu, żeby bić to. I strzelać w jeden cel. Dobra. I kros. Krosa zrobić. Dołącz z tymi medami ze środka. Nie ma to potrzeby. Wszystkim do środka musicie. Kończę, 2-6-0. Kończyć lufę w tym momencie. 2-7-7 na plecach jest. Traka mu postawiłem. Kicek rozwalasz. Naloty są. Naloty są. Drogami. Nie rozkładacie HP, będzie za chwilę problem. Już jest problem. Dojedźcie. 277. No i kurde. Mieliście dojechać. Kończyć lufy, koniecznie. 277 jest. 500. Kurwa, nie widzę go. Dobra, chciałem do czegoś innego. Morfeu, dawaj śmiało. Możesz? No, widzicie. Dawać. Zbyszek, dołóż mi setkę. No czekaj. Kurwa. Byku, jesteś? Jestem, strzelam. Byku. Tu mam teraz, co? Zbyszku, tego co mam mniej. Tutaj jest 500. Kurwa, tym go nie pokona. Masz hunter. Załatwili mnie. Kurczę, byki. Ten jest tu gąsko zrobił, a ten nie przyłożył. Skuba nic. Byku, bardzo słabo, że nie dołączyłeś. To, ale ja tutaj stałem, miałem... Ale to niedobrze, ale niedobrze. Chodziło o pancerz i HP. No dobra, no. Sorki cię za...
jeszcze nie wchodzi mi kompletnie. Kurwa, to jeszcze był problem, wiecie czemu? Tu przyjechały czołgi. Trzymaj go, byku, to ci nasz pomogę. Dzik musiał się odwracać. Kto tu grał na dziku? W ogóle, że się tak zapytam. Maćko. Ty się odwracałeś na tył, czy nie? Tak się zapytam. No, musiałem się odwracać. Było się nie odwracać. To tu więcej czołgów było. Ktoś by tam ci z tyłu pomógł. Dobra, ja się wiemy, na tyłu, że, przynajmniej wiemy, że kamp nie grają. W sensie, no wiecie, o co chodzi. Teraz pytanie, czy my chcemy... A ja byłem tutaj. Co? To ten dostał, a tamten nie dostał? A ja tu chciałem wyjechać, ale mnie Cameron po tego się pocisnął i się też. Bartek, mówiłem, żeby z kołowca. Nie wiem, czemu ty mnie żeś wziął kołowca. Przy kąpie mnie nie było. No, Bartek jeszcze i po tego pojeździ. Na początku samej bitwy mówiłem, no. Bartek, zanim wziąłeś zarówkę, on wołał. Wjedź w nich, wjedź, skoro czasu, wjedź w nich. Bartek, skoro czasu. Wiesz, miałem mniej HP, nie dość, że artę mieliśmy, no to jeszcze kołowca, kurna, który na insekt naprawdę nie był potrzebny. No ja dwa koła zrobiłem, no i ile? No prawie do... 1000 coś, bo mi zasłania. Ogłuszenia. Wiesz, jak tak strzelałem się, no to strzelałem po 3-4 czołgi, nie? Tak, wiem. Co oni nie do siebie strzelają? No i niechcący dwóch moich ogłuszyłem. Ale nie było miejsca. Tam był ciężki przestrzał, a sobie tego wiesz. Tak, ja jednego 27 biłem się z nim dosyć długo. Zdążyłem mu dwie pechy jeszcze wsadzić. Ja dostałem od razu pokus na ryj i zszedłem niemalże. No niestety, przy takich wjazdach. Bo... Powiedzcie tam tych. No, trzeba go zreportować. A kopeczkę zabiła. Dawaj sobie jeszcze raz, weźmiesz sobie Streeta. Tylko myślę, czy szczerze robisz to samo, czy się nie bić z nimi tam na górze? Zmień taktykę. Zmienić? Okej. Okay. Dobrze, to ja sobie jeszcze wezmę Super Conquerora. Niech będą te trzy kołowce, tak czy siak. Mogą, no, ale mogą zaraz zmienić, że mogą zagrać na rodzik, nie? Potrzebujecie kogoś? Nie, właśnie. Nie wiem, zaraz spadaj. Znaczy ja się nie czuję zapewnie na tym kołowcu, ale mogę zagrać, co nie? Ty ktoś inny zdąży zagrać, no co? Ktoś ma. A trójkę chcesz się zostać na IC-7? Nie. Czekajcie, muszę... Zagraj narażnik. Narażnik, tak czy siak, też tak właśnie myślę. Dobrze, weźcie te osoby, które były na medach, niech zmieniają na medy, okej? Okay? Znowu Westfield. Te osoby, które były na medach. Dobra, weźmy taki sam skład po prostu. Jak wtedy, co nie na Westfieldzie. Żarówki. Bez 2, 3, 4. Coś medu, tak? No. Coś mi się wydaje, że oni teraz mogą zagrać to samo co wcześniej, tylko troszeczkę mocniej. Wiesz co, mi się wydaje, że mogą rzeczywiście zagrać narożnik. Teraz zobaczymy po ciągach. Dokładnie. No ja coś kombinuję, więc może w sumie macie rację. Po ciągach to będzie wiadomo, co to od razu robią. To może teraz w narożnik wyślij dwa kołowce, a na środek jednego. Na zmianę. Tak! Z której strony będziemy to samo. Tak jest. Teraz od razu niech Morfeusz stanie tam bardziej na zielonym, nie tutaj. Chodzi to, nie bardziej to zajmie niż tutaj. No. Tak więc, tak, Morfeusz tu, prawda, od razu medami wszystkimi zajmujemy to. Dwa kołowce tu wysoko, jeden kołowiec tu. No i co, no i ciężkie tutaj bardziej, co nie? A widzisz, patrz, ja tak na razie teraz zagrałem. No. Tylko ubotem to chyba już zajmie dojechanie, nie? Ty, który kołowiec jedzie na środek? Bartek by tam jechał. Słuchajcie, oni się ustawią tutaj, będą nas bili stąd. Mamy dwa kołowce. Przecież one odpędzą kołowca. Nawet nas nie wyspotują. Bo ostatnio od tyłu bili.
Byżek, niestety. Był cały czas w całym ja mówię, bo tak mi się to wydaje, że... Musi ale wiesz, Byżek, to szło w dwie strony. Oni ciebie byli stamtąd, my byliśmy stąd. Kołowiec na środku, znajdźcie w ruchu. Mam go. Masz trafiony, nice. Ja go trafiłem też. Jedziemy już. Dalej, widać. Już są. Jedziemy, szybko. Masie, drugi. Coś mi się wydaje, że chyba teraz to na nim nie wiadomo. Może jeden kołowiec by do mnie tutaj przyjechał na dół, bo jak mnie dwa straszują, to nie mam szans. Ale to co, oni na razie tylko odpuścili, co w dupie? Tylko dojedź. Weźmy do niego, tylko dojedź. Ostatni nie muszą jechać już nawet. Pitek, nie musisz jechać, nie musisz. Naloty są. Tak, nie musisz. Narożniku, zostawmy się na narożniku. Co robiliście? Będą ropuszować? Nie ma Ebra. Super. Ja go tak jeden czołg niech stanie tu. Tylko jeden i żeby nie strzelał stamtąd, co nie? Dobra. Możemy petki robić na tych medach. Możemy. On bok. To 40. Robić na nich petki, robić. To oni tam są. Jadą. Bardzo nawet trochę. Zarąbiście, ubot strzedł. Tylko głupie słota nie dostajcie, żeby ze środka nie dostawać. Trafiłem. Macie medy, wychyliły się. Za 90. Przestawiam się na K1. No, dawaj. Nie ma drugiego. Nice, Motys. Ciężki mi. Oni kołowcy nie mają. Może byście wjechali tu głębiej, żeby bić to. Tylko nisko, co nie? Ale poczekaj. Tylko nie lepiej, tak, nie lepiej, Morfeusza. Ale poczekaj, nie lepiej ci teraz pierdolić, to jest dwa kołowce, niż zrobią spota na to, żeby oni stąd mieli bicie? Macie 27 chłopaki. Na gąszcze 9-5. Tak, mamy bicie. Łapać go tego. Morfeusz, tylko to jest tam? Medy. Razie tylko to. Na gąsi, ten jest cały czas na gąsienicy. On ma perma. Morfeusz tutaj ci podjadę, dobra? W krzaki. Tak. Ten też jest na gąsienicy, ten drugi. A skończmy tego. User joined your channel. Robiliście. Tego gościa widać, to poczekaj się na środku. Medami. Ja zaraz podjadę wam, spotować. Czekaj Seba, jeszcze poczekaj, niech on bardziej da mnie tutaj się wychyli. Dobra chłopaki, przygotujcie się, spotuję go wam, ciężkie. Kurna, a ty zasłoniłaś mi. Super Conqueror. Fuck, nie było warto? No nie. Dobra, ale chociaż mnie nie lubili. No dobra, zrobiliśmy damage. Mówiłeś, ja będę tutaj odganiał. Tak. Ale daj mi info, jak będzie podjeżdżał, nie? Bo mogę się zagapić. Oj, on stoi cały czas. Co się tam... Tego ciężkiego widać. Było. Zaraz ten kłowiec podjedzie od dupy i to wyświeci. Spoko. Proszę, jak ktoś może. A ty nie wyschylaj się, bo tam jeszcze jest siódmy jest. Poczekajcie. Tym kołowcem, o właśnie, o tym chodziło. Jest spot na to. Kurde, no fajnie, prawda. Gra? Kurde, no co jest? Zasłonili się. Mhm. Ale teraz nie wiem, czy te ciężkie by nie mogły tu podjechać i bić w to. Piotrek, to 140. Jakby się odwrócili, to my byśmy mogli to pusznąć. No ciągle ja podjadę. To podjedźcie, tymi dwoma podjedźcie tu. Tylko, że tak nisko, żeby was ten nie wyświecił, prawda? Dobra, udało się. Tam spotam. Ja nie wiem, czy oni nie spierdzieli. Ja już to oddałem tamtemu. Tak mu się wychylam. Jedziecie tak tymi czołgami, dopóki nie będziecie mieć bicie na to. A skąd on ma tego kiwa, ty? Może 907 wysoko. 907. Na halot do mnie rzucił. Tu jest siódemka, tu jest. Rasujemy, medami, rasujemy to. Go. Tak. Ja, no, ja mam najwięcej, ja pierwszy wyjadę. Morfeusz, wyspotujesz go? Bo ja go nie mogę wyspotować. Do mnie dobił. Uciekł, Seba, zawinął się i uciekł. Najpierw co ma mniej. 470 ma i uciekł. Nie dał rady. Chodzi o superkoła, nie? Właśnie superkoła nie ja kończę tego, nice. Czekaj, jeszcze się uchylę się. A patrz, skubany jeszcze był. Amoraka mam. Projecty ci strzelił Amoraka? Dobijam.
Seba, uważaj tam, dobra. Za nim jest jeszcze... No i dobra, i stójcie dobra. Za tymi medami, żeby tego bić to teraz. Medami. Wszyscy widzimy tego gościa. Zbyszek... A dobra, nieważne, bo tam właśnie się nam stoi. Traka mu zrobiłem. Ten no wiesz, wolno panie. Idzie, bo to która. Stoi na permie, nie że działa. Ten może już odpuścił, bo jak on się wyspotoił i zniknął, ja mówię, bałem pecha, ale widziałem, jak zniknęła pecha. Tak? To masz resztki. Dawajcie, podjeżdżamy wszystkim, podjeżdżamy. Tu jeden metnik dojedzie, żeby Kowcowi pomóc. Tam na, dobi- na dobicie jest ten tu. Gdzie? Tak pojedzie. Paus, uciek. 277... A nie, nie patrzy na mnie. Ten nie patrzy na mnie. Spróbuję dobić 277. Nice, super. Dobra, domykamy wszystkim. Nie ma czasu. Jeden HP. No, ładnie mu zostawiłeś. Nie padł. Ja mam wyjebane, jak blisko walczy. Uderzę, Bartek. I 7 ma full. Dużo damage'a. No. Ale to jest to. Szanował HP i co mu z tego teraz? On osłaniał tego, Cifa. Nie, no, ale to cały czas jest to. O kurde, komu przywaliłem? Swoim. Fajnie, że zostaje gościu na pełnym HP. Ale na to już było za późno. To było po strzale. A część po asyście padł z gęsi. To było po strzale, przepraszam. A Sasie, ale... jak powiem, trochę latania miałem, ale 3,5 zrobiłem. Ja się trochę właśnie. Powierałem tym kołowcem, co się tu sobie jechałeś, tam sobie jechałeś. Nie wiem, ja się troszeczkę za bardzo podjerałem i poszedłem spać. Jakby tam dać więcej takich szybkostrzelnych czołgów, bo tam dobrze było to przecież. Komu przyłożyłem? Mi. Ale to wiesz, ja strzeliłem, a gdzieś wyjechał, już nie było nic trudno. Nie wiem, nie wiem, cicho, jak Kante by to cicho. Widział, ale dla mnie takie trzy dziki takie, żeby pierwsze przejmowały dzikie, to by było dobre, nie? Mhm. Wiesz co, ja też właśnie tak o tym myślałem, żeby tu dwa dziki sobie wziąć, tu żeby pierwsze one pojechały, gdzieś tam za nimi ciężkie, a tu żeby było porówno, tak po 7 tu i po 7 tu czołgów. I żeby ze dwa medy były takie szybkostrzelne. A Sasik, ja ci dałem zamiast 277-430 w razie co? Nie masz nic przeciwko? Lepiej ciężko. Bardzo, 430 jest taki... To co, wziąć się tego dzika, żeby tam... Dobra, to bierzemy 277. Tak, 277. Dwa dziki, nie trzy. Ale masz już, Maćka jest... Maćka Lepar, Kicek jakbyś mógł ja zmienić. Ja nie mam 277. Mam tylko 430. No, no właśnie, może, no to... Może wziąć dzika. Maćku, zmieńcie na coś. Ja zmienię na coś. Wziąć dzika może? Nie. Dobra. Morfeusz, co ty tutaj masz? Weź tego Super Conquerora, bo ten... Dobra. Albo nie, zostaw tego Panzerwagena, pojedziesz na środek też. Więcej przyjmę. No. Teraz... Trzy medy, okej, okay. Jest spoko. Ja mogę jechać medami, tym 260. No. W razie co do słuchajcie, jeżeli powtórzy się znowu akcja, że zraszyły nas środkiem, dołączajcie wszystkim do bitwy jak najszybciej. Nie stójcie, nie zostawiajcie HP z tyłu, bo jest dupa wtedy. No tak, wtedy się chujemy. Wiecie co, chyba oni będą grać to samo, bo bardzo jeżeli oni chcą wlać, to my nawet nie musimy tak agresywnie do środka dojeżdżać. Możemy ustawić krosy trochę wcześniej. Ale ważne, żeby dołączyć wszystko. Ale fajnie to auto wygląda. Akurat tam celowałem, gdzie Bartek mi wyspotował środek, nie? Ja nagle mi się czołgi pokazały, jak jadą w kupie. Leper, Piotrek tutaj wyżej, prawda? Seba, Pitek, Bartek i GS tutaj. Dwa dziki. Pierwsze, co nie? Tutaj elegancko. I resztę tych czołgów, które nie wymieniłem, też tutaj. A nie chcesz tutaj dać ci parę. Ja tu 140 pojadę. Aha, dobra. Nie, tam więcej zrobię na środku, jeżeli się wleję. A i Cifem tu weź Hunter jeszcze. Tam ja wiadomo, żeby tu było 7 czołgów i tu 7 czołgów. Tak zróbcie to mniej więcej, ja nie wiem. Puśćcie nas dzikami pierwsi. Tak. Bo tam ich zwaliło. No nie, nie trzeba dołączyć. No dołączyć trzeba, ale... żeby ich dołączyć. Zobaczmy tylko co grają. Co grają, co grają? Środek?
Niekoniecznie, czekajcie. Niekoniecznie. To samo chyba. Grają. To samo, dołączyć do. Same grają, dobra, domykać. Dołączamy. Wjazd, tylko nie zatrzymuj. Gąskę. Kurczę, na 1.27 mam na awku. No mówię, weto, właśnie. Tylko to inaczej, oni wpuszczają, ale to nic. To nic, no. Ten. Morfeusz, cofnij. 2.77. Beczka minus 1, beczka minus 2. Ona już nie ma, we mnie też wjebała. Trójka KD. Ten jest 7 może, jeżeli ktoś ma przestrzał. Ja go zaraz dosłożę pestkę. Ja tak samo. Jeśli nie, to go za chwilę będę kolejną popieram. Dwa HP. Sasi, beczka zamknie. Widzę. Dwa czołgi. No, to cofnijcie, kurna. To ja cofam. Ja też. Batek, to zostań, będzie za dużo. Nie jestem. A ja się pójdę. Dobra, budę się. Tu masz 27. Już nie czytuję, zrobicie. Działam. Kto mi w tył wywalił? Lewo. Wychlać, mam bardzo dużą stratę HP. Nie pozwolę mi dojechać. Weźmy flężego. Kuźwa, jak sobie tego środka nie zajmiemy, to slipa zawsze, no. No ale szybciej są, no co jest? Z tej strony szybciej dojechać niż z tej. Wiem właśnie. No zaraz styram to. Kurwa, obole. Może? Skurczy syn. Musimy inaczej to zagrać, naprawdę. Betkę na to zamknę, jakbyśmy za mało ciężko. Było te 140 tutaj. Nic nie zrobiłem. Jakby te 140 tam były, było dobrze. Słuchajcie, sam zostałem na ogryzku, mam 17 HP. Nie ma. Patrzcie, jak ile oni mają te dechy. Nie mam, nie. Raz, dwa, trzy. Zbyszek, weź, nie gadaj głupo to będzie. No popatrz ile do deków mam, co nie gadaj głupo. Ale to mi to da, co ci dają te deki. Zanim oni dojadą, to już jest strata kilku tysięcy HP. A. Tak, ale. Ale tak szczerze, to możemy grać tak jedna mapa za jedną mapę. Teraz. Żeby się nie obudzili. O to najbardziej chodzi. W sumie też fakt. Są na tyle szybkie czołgi i twarde, żeby ten... Jak się obudzą. To będziemy mieli przejebane. Mhm. Musimy inaczej zagrać. Musimy ich tak, pokłonąć. Musimy coś innego, kurde, pokminić z tym, no. O ile zagramy w ogóle, bo jest 37, co nie? O, bater. Ten sam skład co wcześniej. Nie. Oni tak atakują na swojej obronie. No. Czyli jak my teraz, o ile dobrze rozumiem, jeżeli my teraz przegramy, to będzie remis, tak? Dobrze kupię? Tak. Chyba tak. Okay. Kicek, czym masz dzika? Te same czołgi, co były na Westfieldzie. Może jeszcze nie zdąży zmienić. Aha, to nie ma czołgu, jeszcze nie mogę zmienić. Nie mogę czołgu. Wiecie co? Super. Ja nie mogę czołgu. Musisz wyjść z gry, kurna. Nikodem, jesteś? 7-7. Zagrać. Zagrać 8-7. Jestem, mój kochanie. Ktoś inny Ebra musi wziąć. Ja dam rację zamiast gaśnicy. Dajcie zapkę. Dobra, wypierdzielaj. Poza. Nie, dobra. Niech tak zostanie. Chłopiec musi mieć kurczę 7. Trafcił, wejdź za mnie, bo mnie przycina i tak nie idzie w ten. Już chodź. Nikodem czy Rafał. Nie. Dobra, Rafał, leź. Ty masz lepsze sprzęt. Yes, chodź, ty nie możesz kołowca wziąć, nie? Nie mogę kołowca wybrać, a 277 mam. Koło! Rafał, koło. No, koło. O, Stasik mi śmiją. Co, ulańce, kurna, buta. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle ta bitwa dojdzie do skutku, że tak powiem, do 43. Tam od mnie się zawiesił. Na gwałt będę jechać. Na gwałt, no, ale tak, to jeszcze. Tak. Dobra, nie ma żadnego problemu. Też trzy kołowce. Tak czy siak, zajmijmy sobie środek, tylko ja bym szczerze nie strzelał przy przejeździe do tego kołowca, który tu będzie jechać. Bo jak light nas wyświeci tu, standardowo dwa lighty, tu jeden, ciężkie tutaj niżej. Sterfałem dawaj tu. Bitek, powiem ogólnie, słuchajcie, jeżeli oni będą rozmawiać środek ciężkimi, to my nie musimy do narożnika jechać, tylko tu się trzeba zatrzymać i snajpić. Ale powiedz, jak skończysz. Morfeusz, dawaj tu. Staniesz sobie, zostaniesz tam.
czajcie, bo jeżeli, bo oni nie pojadą narożnika, nam w ogóle nie ma sensu w ogóle jechać. Nie. Jeżeli oni zagrają w środek agresywnie, to tylko wystarczy dojechać trochę i wysnajpić. Plus jeden. Tymi ciężkimi po prostu kupujcie czas wtedy. Seba, co z tobą? Przepraszam. Walczyć musicie, obrami. Walczyć, no, odganiać ich. Dobra, ja będę na trzy. Rób głębokiego spota tu. Jadą. Musimy dwoma medami pojechać potem na rurze. Muszę wyjechać. No wyjedź. Kurwa, Morfeus, no co tak daleko byłeś? No nic to byłem. Co, Asasi? Co jest z naszymi kochami? Arta, Arta się świeci. Ciągnij tego. Ja. Dobra, ja tu zaraz zejdę. Dobra, tu czołgi, tu czołgi, tu czołgi, koniecznie medy, bo zaraz Morfeusz nam zejdzie. Jeden med, o tak jak Hunter, niech tam tylko zostanie w tym momencie. Moty, no właśnie, zarąbiście, nawet zszedł. Moty, cofaj stamtąd. Nie dam rady już. Sfokusowali go. Ja pierniczę. A czemu na skłowie ci raz by pokazało? Ten obróciło mnie dachem. Zahaczyłem tam o kamień i mi obróciło. Zawsze jeszcze ja mam. Patrzcie, tymi przyjeżdżają. Kurna, bo teraz lighta nie mamy, no. Jeden ciężki tutaj głębiej, żeby nam wyświecić to, no. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem pojechając i ten, po to Martek pojechałem, ale... Dobrze, dobrze. My bronimy, słuchajcie, nie musimy żadnego ruchu robić głupiego. A ty? Chujowo stoisz. Pilnujcie Maćka, bo zaraz tutaj jak, mogą się pojawić tutaj czołgi. Tu najgorzej, jeżeli będzie jakiś czołg dla niego. A ty tył. No kto mu stoi za dupą? Gdzie jest? I tak się rzucę, no gdyby nie do sobestki. Matko, nie głębiej. Nie, a ty skąd straciłeś HP, powiedz mi? Kto? Ati. Ati, bo byłby w krzaku stał i go wyspotowali. Chujowo stał w krzaku, tak powiem. Bo stał za krzakiem. Się domyślam, skoro dostał spota jeszcze. Znaczy, stał w krzaku i sód mu wystawał. O. Nie wychylać się, nie mają Marty. A ty stój sobie spokojnie. Stój spokojnie. Niech oni zrobią pierwszy ruch. My bronimy. I z nimi tak na samej bitwie nie zagramy. Już się. Miasolka zjebałem. Poszedłem szybko się odlać, ale za długo stałem przy stanie. Macko, ty jesteś od tego bezpieczny w miarę? No nic go nie bije, no to raczej nie, tak. Nic nie mówi, bo ja tu tego nie widzę kompletnie. Ja teraz jestem za kamieniem. Wiesz co, on se to wyspotuje, o tak powiem. Tak? W tym momencie dopiero mogą go bić pomiędzy tymi kratkami dopiero mogą. Bo ja twardo na ciebie patrzę, żeby ciebie nie zaszywali. Morfeusz, jak ty mi zginiesz, to w tym momencie przegrywam całą bitwę. Jak coś. Nie jest aż tak źle. Możesz sobie jednego meda rozłożyć też tutaj, wtedy kupią więcej czasu. A on później tak. Będzie miał jak przejechać. To daj tam jednego meda. Na razie jeszcze nie było. Na razie jeszcze nie. Jadam. Był? Był, no był ich nawet. Dasz, na medy zleciał. A Stasi krzykują ci się na tą stronę mocniej. Lepiej daj tam już, no. Ja już to widzę. Go one med. Po polsku prosimy. Nienawidzę. Tak zrozumiał. Bo jak on siedzi z tymi wszystkimi mendami tam po angielsku gadającymi. Inna, za to nas kochasz. O, jest Chief. Jest na otwartym w miarę. W sensie ale tylko ty, to się będzie. Tylko ty i Hunter będą cię bić. 277 na otwartym. Dobra, za domek. Jadą mnie. Ale ty mi się tego, nie chłapcie, nie? Jadą mnie. Na Morfeusa jadą. Dobra. Morfeusz do dołu, nie bij się z nim. Hunter. Morfeusz, do tyłu za tą górkę co masz. Za tą górkę. No, nie obracaj wieży. Patrzcie, rozumiem wszystko co się da teraz. Ciężkimi przypilnujcie, Maćko. Ciężkimi. A ty, EBR w ogóle będzie na plecach. Morfeusz, już spokojnie, podjedź teraz i obija ich. Kurwa. Nie wyleją się na mnie? A ty stój tu, czekam. Nie mogę. Ty, ja tak po tego obrania nie mogę pojechać teraz. Kurwa.
Ale ja mogę. Pali się do góry. Ja pierdolę. Spoko, Hunter, zaraz go sesik się. Morfeusz, czemu właśnie? Kitek, zjedź trochę niżej, chcę, żeby był usunięty DBR-a. Widzisz, tu drzewka masz. I tu se stanie. Ja też nie mogę, no walnąłem mu w dolną płytę. Chłopaki, ja też. Celujcie dokładnie, skupcie się trochę. Może wejdzie wtedy. O. Zatrzymał się, no co za... Teraz Asasik może stanąć na tej górce, osłaniać wszystkich. Tak, co to robić? Nie, Asasik. Środek mocno. Już nie mam spota. Środek, ostro. Co tam się dzieje? Wchodzi. Never najgorszy teraz, kurwa, gdybym wiedział, gdzie on jest. Oni się kupą teraz wyleją. Ale dużo mają bestek stąd. Nie mają jak. Tam jest ze trzy czołgi. Jest, ale tu patrz przed tobą, nie? Przed wami, pod jeden budynek, dwa jest kupę czołgi. Mikrofon. Ora, mamy go. Widzicie, tutaj plus chyba MR gdzieś tu jest. Nie wiem dlaczego, ale coś spotuje dobrze. Bez pytania. Kurwa, dobra, ja sobie będę tego MR. Te ciężkie, kurwa, spotują ten przejazd, to jest też problemem. Ciekawe, ile miał ten MR. Jest super, MR. Ale Asasik, ty nie musisz nic robić. Na gąsce. Ja wiem, pamiętam. Pryka po spocie. Dopóki masz tutaj porozstawiane medy, to mogą cię w stópę pocałować. Ty, a czemu ten jeden medic tutaj nie podjedzie na tą górkę, bliżej tej górki? Będziecie mieli lepsze bicie. Jeden chociaż. I znowu dwóch ode mnie. Ja nie, trzeba, bo tam tu więcej czołgów mają. Tu mają więcej czołgów. I stąd nie będziesz mieć, wiesz co, rysowania na tamto. Mówiłem, idę osób. Asasik, jedź do nich, Asasik, jedź do nich. Widzę, dojeżdżam właśnie. GS, lej. Gram. Distain. Dawaj, GS. Zbyszek, fajnie. Tylko nie wyjedźcie tak jako głupio. Masz przed tobą Zbyszek, jest bicie. Jeden popitka. Tył. Śmiało Zbyszek, przyceluj. Zbyszek, nie jedź po nich. Na dobicie. Także spokojnie, EBR gdzieś tutaj jest. Do bardziej, żeby Pitkowi pomóc, wiecie? Kończy 277. Tego jest bicie. Pitek, uciekaj. Uciekaj na chłopaków stronę. Kupuj nam czas, Pitek. Właśnie bez prawie... 277 czy coś. Lejcie go. Nie ma. Zbyszek, nie podjeżdżaj też. Da, teraz Pitka wrak nam przeszkadza w tym momencie. No, niestety. Mało czasu. Tego widać, tego widać. Czekajcie, nie mogę zrobić kapa, jak ten podjedzie, to Zbyszka będzie bił, nie? Super, konie są na otwartym. Zbyszka chcą wyciągnąć, bo chcą kapa zrobić. Oczywiście. Synie. Zbyszek, patrz do przodu. Patrz do przodu, chłopaki ściągają to już. Jest spoko. Spokojnie Zbyszek, chłopaki wyciągają. Jeszcze 30 sekund nic nie zrobią. Oni chcą kapa zrobić, ale Zbyszek im przeszkadza. Mam za mało czasu. Zrobię go. GG. Teraz nice. Wyceluj. Boom. Dziękuję. Schowaj. Koło jest mnie, świeci. No, bije tak. No, mówię. Koło jest na plecy. Dobra. Ja może go patrz. Tyk. O, rykoszet. Rzucili już jedną kartę, żeby tylko cokolwiek zrobić. Wiesz, uda, nie uda, nie? By to wyszło, jakby rzucili wszystkich naraz. Właśnie. Jakby od razu tutaj dali super konie z jakieś 277, to wtedy by im wyszło. Gdyby jej karta przeżyła, to by wyszło. Na przykład dwa ciężkie zęby Pitka skosować, a tutaj... Arta tu mogła bardzo dużo zrobić. Jeszcze wysadzili. Nie, głowa ci odleciała. Gdzie żeś czapkę zgubił? A co się nie podjeżdżaj? Ruszoka, moja wina. Na późno przyszedłem, nie? Jak ładnie stanąłem.
Nie, wygraliśmy. O, zwycięzca. Mi napisał remis. A widzisz, tak ja bym tam stanął. I chuj był. Dobra, ktoś z was jeszcze to przerobi na ósemki, czy już się rozchodzimy? To koniec chyba już. Ja to